Power BI posiada funkcję szybkich miar, czyli pewnego rodzaju szablonów, które pozwalają na wykonywanie najczęściej wykorzystywanych obliczeń w analizie danych. Co więcej, kolejne szablony są nadal dodawane. Najlepiej prześledzić tą funkcję na przykładzie. Mam już załadowane dane do aplikacji, które przedstawiają sprzedaż w poszczególnych latach. Powiedzmy, że chcielibyśmy poznać sumę sprzedanych sztuk produktu w określonym roku. Skorzystajmy zatem z opcji szybkich miar. W tym celu kliknij w strzałkę przy polu sprzedaż, wybierz nowa szybka miara i w nowym oknie rozwiń pole wybierz obliczenie. Jak możesz zauważyć, znajduje się tutaj szereg pogrupowanych w kategorie opcji, które możesz wykorzystać. Nas interesuje sprzedaż w poszczególnych latach, więc wybierz suma za ten rok. Po dokonaniu wyboru pojawia się krótka adnotacja o obliczeniu oraz Power BI podpowiada kolumny, na podstawie których mają zostać wykonane obliczenia. Pozostaw je i kliknij OK. Jak widzisz, wyświetlił się nam fragment kodu DAX, który został wykorzystany do wykonania obliczeń. Zatwierdź go i kliknij gdzieś w obszar roboczy. W celu lepszego zobrazowania wyników wyłącz dni. Power BI wygenerował kolumnę, która oblicza sumę sprzedanych sztuk w danym roku. Dla 2014 roku, 2015 roku, 2016 oraz 2017 roku. Nie znając języka DAX, możesz poradzić sobie wykorzystując właśnie funkcję szybkich miar. Co więcej, dane możesz uatrakcyjnić kolorami, klikając w ikonkę asysty przy danym polu i wybierając formatowanie warunkowe.